Dzień dobry wieczór, jeżeli widzimy się w powtórce o jakiejś innej porze dnia. Bardzo serdecznie pragnę Cię powitać na moich kanałach, nazywam się Dagny Mikoś. Dzisiejszy live jest dosyć spontaniczny, tak bym to nazwała. Korzystam z chwili wolności i przerwy, aby podziękować Wam za kampanię crowdfundingową, która odbyła się w grudniu, styczniu i lutym. Zakończyła się dokładnie w walentynki. I zakończyła się ogromnym sukcesem. Dzisiejszy live ma służyć temu, aby podsumować ten projekt, abym osobiście mogła Wam przez internet podziękować. Także jeżeli jesteście tu ze mną, dajcie znać w komentarzach, czy mnie dobrze słychać, widać. Jest mi miło Cię gościć. Będziemy oczywiście rozmawiać o projekcie związanym z powstaniem mojej debiutanckiej płyty. I na portalu Wspieram To odbyła się zbiórka Dagny Osiecka, którą dzisiaj będę właśnie omawiać. I co bym chciała powiedzieć na początek? Oczywiście chciałabym na początku podziękować wszystkim osobom, które wsparły moją inicjatywę, ale wsparły ją oczywiście przede wszystkim finansowo, ale również medialnie, również udostępnieniowo. Każda osoba, która udostępniła chociaż relację, wzmiankę na swoim profilu w mediach społecznościowych, przyczyniła się do ogromnego sukcesu mojego projektu, ponieważ zbiórka ku moim oczywiście oczekiwaniom, ale ku mojemu zaskoczeniu, zakończyła się sukcesem i nawet przekroczyliśmy 100%, ponieważ przekroczyliśmy kwotę 27 tysięcy złotych i to o 15%, także kochani, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i moja płyta oczywiście powstanie, także mam ogromną teraz motywację, no nie mam już teraz wyboru, ta płyta musi powstać i dzięki Waszej motywacji i zaangażowaniu tak się też stanie. Być może live nie będzie długi, planuję go tak na 10-15 minut, także kochani, nie zajmę Wam długo czasu. Zaczęłam już od podziękowań dla wspomnianych darczyńców. Wielu z Was chciało pozostać anonimowymi, także ja również to szanuję i nie będę tutaj każdego przytaczać z imienia i nazwiska, ale dziękuję Wam, kochani wspierający, bo żaden projekt artystyczny nie może powstać bez widzów. Ja teraz dopiero biorę się do procesu, zabieram się za proces twórczy, więc ten projekt dopiero powstaje. Jeżeli mogę Wam zdradzić, pracujemy obecnie nad aranżacją do 6. piosenki Agnieszki Osieckiej, która ma znaleźć się na płycie Dagny Osiecka. W kwietniu wchodzimy do studia. O tym wszystkich darczyńców, którzy wylicytowali różne nagrody, będę kolejno informować w mailach. Także być może od dzisiaj spodziewajcie się wiadomości na swojej skrzynce, ale każdą z nich będę adresować osobiście, także bądźcie cierpliwi, prawdopodobnie maile i listy będą do Was wysyłane na przestrzeni całego miesiąca marca. Ja pod tym postem, pod tym filmem, po zakończeniu live'a opublikuję pełną listę ofiarodawców. Każde imię i nazwisko pisałam odręcznie, przepisywałam odręcznie, także gdyby pojawiły się jakieś błędy lub jeżeli Wasze imię i nazwisko się nie znalazło na tej liście albo chcielibyście zmienić swój status anonimowego, wspierającego na widocznego, proszę napiszcie o tym do mnie w wiadomości prywatnej. Ja bardzo szybko nadrobię te zaległości. Na stronie internetowej dagnymikos.pl również pojawi się pełna lista ofiarodawców. A teraz przejdźmy do statystyk i szczegółów. Kampania crowdfundingowa na portalu Wspieram To okazała się ogromnym sukcesem. Ja ją zorganizowałam trochę w postaci takiego, słuchajcie, sprawdzianu, ponieważ pisałam w tamtym roku pomysł na płytę Dagny Osiecka. Pojawił się już dawno temu, ponad rok temu. I ja napisałam wtedy parę projektów do kilku różnych instytucji, od których dostałam negatywną odpowiedź. Zatem tak naprawdę zbiórka była jedną z ostatnich możliwości, bo ja w ogóle zastanawiałam się, czy jest sens dalszego drążenia i realizowania tego projektu, bo być może taka płyta
bez sensu, żeby powstała, gdyby nie miała odbiorców. Także cieszę się, kochani, że jesteście, bo ta płyta powstaje nie tylko dla mojej artystycznej satysfakcji, ale przede wszystkim dla Was. I czuję, że skoro zaangażowaliście się w ten projekt, nie jest on już wyłącznie mój własny, ale nasz wspólny. O, widzę pierwszych oglądających, pozdrawiam Was serdecznie, cieszę się, że jesteś, Moniko. Dzień dobry, Andrzeju. Witajcie, cieszę się, że oglądacie, dziękuję za serduszka. Kochani, no to lecimy dalej. Zorganizowałam w grudniu zbiórkę i tak sobie myślę, że to też był dobry sposób na promocję niniejszego projektu, na zainteresowanie nim ludzi. I rzeczywiście kampania okazała się bardzo popularna. Dziękuję również za wsparcie medialne wszystkich mediów lokalnych, rzeszowskich, ale nie tylko. A także portali internetowych. Za chwilę szczegółowo przejdę do tych wspierających mnie medialnie osób. Natomiast sama kampania okazała się ogromnym sukcesem, ponieważ osiągnęliśmy pułap 35 707 zł, czyli 132% potrzebnej kwoty. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję za każdą złotówkę i dziękuję również za każde udostępnienie kampanii, ponieważ udostępnienia miały realny wpływ na osiągnięcie tego sukcesu. Kampania Dagny Osiecka została udostępniona w internetach 171 razy. Uśredniając, tak, poczyniłam stosowne obliczenia, jedna wpłata na kampanię, a było ich 201, wyniosła średnio około 177 zł. Także dziękuję za Waszą hojność, dziękuję za Waszą szczodrość. Cieszę się, że podzieliliście się ze mną swoją obfitością. Naprawdę zaowocuję, zaprocentuję to przepięknym materiałem muzycznym, który już powstaje i fantastycznym koncertem premierowym, który planuję na jesień. Jego data oczywiście będzie oscylowała wokół 9 października, kiedy to odbędą się 85. urodziny Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy to dokładnie odbędzie się 9 października w sobotę. Wszystko będzie zależało od możliwości czasoprzestrzennych oraz od okoliczności. Natomiast będę starała się zorganizować ten koncert we wrześniu, w październiku, w listopadzie, zobaczymy, kiedy będzie taka możliwość, ale zrobię wszystko, aby ten koncert odbył się na żywo. Jeżeli płyta powstanie wcześniej, otrzymacie ją wszyscy darczyńcy przedpremierowo jeszcze we wrześniu. Taki jest plan. Z interesujących statystyk, którymi pragnę się z Wami dzisiaj podzielić, no to jako pierwsze na portalu Wspieram To, wyprzedały się warsztaty twórcze z moją osobą. Bardzo Wam dziękuję. Zainteresowanie było bardzo duże. Wyprzedały się zarówno godzinne prace warsztatowe ze mną, jak i wszystkie dni warsztatowe. Także ja już teraz zabieram się za układanie konkretnego programu i osoby, które wylicytowały warsztaty twórcze z moją osobą, spodziewajcie się maili do końca marca i ja tak planuję od kwietnia do końca tego roku kalendarzowego zrealizować z Wami te warsztaty w terminach, które Wam, jak i mnie będą pasowały. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również nagrody zawierające płytę i zaproszenia na koncert. I tutaj pragnę podkreślić, że zestaw, w którym była płyta i podwójne zaproszenie na koncert, było 50 takich pakietów, wyprzedał się cały. Natomiast jeżeli podsumowujemy wszystkie bilety sprzedane na premierowy koncert i wszystkie płyty, które rozeszły się w trakcie zbiórki, zanim jeszcze powstały, prawda? Płyt naliczyłam, że wyprzedało się 143 płyty, a na nasz premierowy koncert w Rzeszowie wybiera się 165 osób. Oczywiście ja również planuję, kiedy już będzie znane miejsce oraz data premierowego koncertu, wypuścić jeszcze jakąś pulę biletów, zaproszeń, które będziecie mogli jakby dokupić, już znając termin koncertu. Nasi wspaniali ofiarodawcy zakupili również 3 koncerty. I tutaj taka informacja, jeżeli ktoś z Was nie zdążył wykupić
koncertu, na swoją imprezę rodzinną, firmową, również możecie się do mnie odezwać. Taka oferta nadal jest w sprzedaży. Możemy się umówić na dowolny termin, natomiast my koncerty przedpremierowe, na których oczywiście będziemy grać jakiś materiał z płyty Dagny Osiecka, ale nie pełen, pełen materiał z płyty zagramy dopiero na premierowym koncercie. Także drodzy wspierający, nie obawiajcie się, premiera całości materiału na żywo odbędzie się dopiero na planowanym koncercie w październiku. Natomiast oczywiście planujemy jeszcze nagranie teledysku do jednego z utworów, który się pojawi w internetach, planuję może w lipcu albo w sierpniu, tak żeby już pracował sobie na nasz materiał. I ten materiał muzyczny w postaci paru piosenek, które będą pojawiały się na koncertach przedpremierowych, również zaprezentujemy. Natomiast jeżeli któryś z ofiarodawców chciałby już pełen materiał wyłącznie Osiecką usłyszeć u siebie, to takie koncerty będziemy realizowali dopiero po premierze płyty we wrześniu i w październiku do końca tego roku, także spodziewajcie się maili jeszcze w marcu ode mnie, drodzy ofiarodawcy, i wtedy będziemy się umawiać na konkretny termin, miejsce na nasz koncert u Was. Ponadto już dzisiaj zabieram się za wysyłanie Wam podziękowań w postaci wirtualnych piątek, które będą mniej więcej wyglądały tak, z przesympatycznym zdjęciem naszego zespołu z ostatniej próby. Będę także w tym tygodniu, w ciągu najbliższych 7 dni, wysyłać maile do osób, które zażyczyły sobie list z moim zdjęciem w formie tradycyjnej. Będę Was, kochani, prosić o Wasze domowe adresy, tak żebym mogła zaadresować przesyłki, tak żeby do Was dotarły piękne te listy, które będę pisać odręcznie, będę je pakować ręcznie, także sprawdzajcie skrzynki mailowe, będę do Was wypisywać. A czeka mnie do napisania około 30 wiadomości i listów, planuję to zrobić jeszcze w marcu, także bądźcie dla mnie wyrozumiali, wszystko robię sama, ale jestem skrupulatna, szczegółowa. W tym miesiącu, kochani, również pragnę podsumować cykl live'ów Porozmawiajmy o Osieckiej. Zatem osoby, które wykupiły udział w tym moim cyklu, dostaniecie zaproszenie na taki live w terminie, który Wam pasuje, i będziemy go realizować do końca marca. Mam nadzieję, że znajdziecie czas. Tych live'ów nie jest dużo, bo zostało nam ich chyba do zrealizowania 4. Będziemy sobie rozmawiać o nas, o projekcie Dagny Osiecka, jak i o samej Agnieszce Osieckiej i jej twórczości. Zapraszam serdecznie. W kwietniu zaprosimy osoby, które wylicytowały udział w sesji nagraniowej w studio. W prawdziwym studio nagraniowym będziemy rejestrować sekcję techniczną, jak i również moje wokale do pierwszych 5 piosenek. Taka pierwsza sesja odbędzie się na początku kwietnia, ale szanowni ofiarodawcy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda cały dzień nagraniowy, czy jakby nagrywanie konkretnych instrumentów, takie sesje będą się odbywały jeszcze na przestrzeni kwietnia, maja i czerwca, także na pewno znajdziecie jakiś termin, żeby do nas dołączyć, żeby zjeść w trakcie sesji nagraniowej wspólny posiłek, żebyśmy mogli się zapoznać bliżej, poprzebywać ze sobą. Zapraszam serdecznie do studia. I było dużo osób zainteresowanych udziałem w naszej sesji nagraniowej. Cieszę się, że wyprzedały się również wszystkie te zestawy nagród. I cóż, i teraz jeszcze, kochani, cieszę się, Mateusz i Sandra, że jesteście ze mną. Witajcie, witam dołączających. Teraz, kochani, pragnę Wam wizualnie zaprezentować zbiórkę Dagny Osiecka. Strona na portalu Wspieram To, dotycząca naszej kampanii, wygląda tak. I tutaj chciałabym Wam, kochani, pokazać wspierających. Wybaczcie, nie będę czytać wszystkich imion i nazwisk. Część osób starała się też pozostać anonimowa, ja to szanuję. Dlatego dzisiaj prezentuję Wam wyłącznie wizualnie imiona i nazwiska osób wspierających, które również przepisywałam ręcznie, i znajdą się pod tym postem,
po zakończeniu niniejszego live'a znajdziecie pełną listę ofiarodawców, możecie znaleźć również swoje imię i nazwisko, kochani. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję i tutaj powolutku pragnę przejechać pełną listę ofiarodawców na portalu Wspieram To. Portal jest transparentny, możecie sami wejść na zbiórkę. Adres to wspieram.to/Dagny Osiecka pisane razem. I ja bardzo serdecznie, kochani, Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy postanowili być widoczni. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy postanowili zostać anonimowi. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Dziękuję. Dziękuję, kochani. Lista ofiarodawców jest bardzo długa, ponieważ zgłosiło się do projektu 200 osób i powiem Wam, kochani, że jest to ogromna moc i siła tego projektu. Mam ogromną ochotę właśnie już teraz wejść do studia i zacząć nagrywać. Dziękuję, kochani. Naprawdę wspierali mnie ludzie z całej Polski, ale nie tylko. Dostałam również wiadomości z zagranicy. Wspierało mnie Monachium, Londyn, a nawet Floryda, a nawet Miami. Są takie wpłaty, kochani. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kochani, i tutaj wymieniłam już wszystkich darczyńców, których lista również pojawi się pod tym postem, co już powtarzam po raz trzeci. Przepraszam Was bardzo, jest to spontaniczny live. Dziękuję również wszystkim moim osieckowym rozmówcom, którzy pojawili się w cyklu Porozmawiajmy o Osieckiej. I tutaj pragnę przeczytać całą listę w kolejności ukazywania się naszych live'ów na przestrzeni stycznia i lutego. Cykl będziemy kończyć teraz w marcu razem z ofiarodawcami wspierającymi mój projekt, którzy wylicytowali udział w tym cyklu. Ale dziękuję jeszcze raz serdecznie z całego serca Asi Nawojskiej, Paulinie Sobiś, Małgorzacie Pawlikowskiej, Dominice Kindrat, zespołowi Para, zespołowi Dagny Osiecka, Gabrieli Kundziewicz, Oli Jeznach, Paulinie Wróblewskiej, Marcie Burdynowicz, Dominikowi Ochocińskiemu, zespołowi Poczytalni, Adriannie Kieś, Katarzynie Hołtrze i Angelice Balcerak. Dziękuję, dziękuję, kochani. Powyższa lista wkrótce się powiększy. I na koniec jeszcze jedna lista, ponieważ z całego serca dziękuję również mediom, redaktorkom i redaktorom, którzy wsparli mnie informacyjnie, publikowali posty na swoich portalach internetowych, w telewizji, kręcili materiały, publikowali nagranie Małgosi w radio. Także dziękuję paniom i panom redaktorom, Ryszardowi Zatorskiemu i miesięcznikowi Nasz Dom Rzeszów, Barbarze Kędzierskiej, portalowi Czytaj Rzeszów, Annie Sabat z TVP3 Rzeszów, Anecie Gieroń i Alinie Bosak i portalowi VIP, Biznes i Styl, Marcinowi Czarnikowi i portalowi Rzeszów News, Bogdanowi Miszczakowi i telewizji Obiektyw z Krosna, Dominice Czerwińskiej i tygodnikowi Sanockiemu, Krzysztofowi Potaczale i Paulinie Bajdzie i Gazecie Bieszczadzkiej, Magdalenie Mach i Aleksandrze Kołodziejak z Rzeszowskiej Gazety Wyborczej, Marzenie Krawiec i całej ekipie programu Stacja Rzeszów Główny, Elżbiecie Lewickiej i Polskiemu Radiu Rzeszów, Iwonie Kosztyła i Radio Via. Kochani, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na moją stronę internetową dagny.mikoś.pl i na swój profil instagramowy. Tam również będę publikować pełne listy darczyńców. Tam znajdziecie również pełne informacje, aktualizacje dotyczące projektu Dagny Osiecka. Kochani, dziękuję za tego live'a, dziękuję za Waszą obecność. Wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Mam nadzieję, że zobaczyliście siebie na liście ofiarodawców, zobaczycie również na tej liście publikowanej przeze mnie za chwileczkę. Cieszę się ogromnie. Bardzo Wam dziękuję. Niech Osiecka będzie z Wami.
i niech żyje bal. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Cześć!